Uwielbiam te stępy przy tych drzwiach, ale czas przejść do tego, co dzisiaj robimy w odcinku. W dzisiejszym odcinku postanowiłem zmienić Piggy w mega małą postać, tak jak ja teraz, tylko że Piggy, wiecie o co mi chodzi. No i jeszcze z Hadesiakiem przeszliśmy kilka story Piggy z historii. Ostatnio wbiliśmy pod odcinkiem z Piggy 14 tysięcy łapek, to dzisiaj może dobijemy 10. Pamiętajcie również, aby zostawić subskrypcję, żeby nie skończyć jak w ziemi i dołączyć do naszego pięknego gangu. Macie tu zdjęcie naszego gangu, no. No tylko sub i tyle, już jesteście. No. Zapraszam do odcinka, mam nadzieję, że go obejrzycie i wam się spodoba. Jeżeli tak, to bardzo fajnie. Okej, to chodź do pierwszej. To jest historia o Baby Piggy, wirusie i astronaucie. To sprawdźmy. To super, dawaj. To będzie na pewno dobra historia. To będzie... O Jezu, dobra, co tu się dzieje? Wstrzykuję miksturę Baby Piggy. Zaraz, czy to jest Baby Piggy? Ta duża jest taka Baby Piggy. No duża, nie? Trochę. Taka... Może to w pomniejszeniu jest to cały pokój. A, tu patrz, nawiązanie do nas. Pamiętasz, co przychodziliśmy u ciebie? No, my byliśmy tymi astronautami, czyli no. Nie wróciliśmy na Ziemię jednak, ale gdzieś ten, do szafy się nie da wejść. Czekaj, to chodźmy dalej, może co tutaj... Piggy budzi się. On ucieka sobie, idealnie jak ona się obudziła. A tu dalej astronauta kosmiczny. Dalej astronauta. Może to jest człowiek, który jej pilnuje. Dzisiaj jest dzień, w którym wylecę w kosmos. Co? Zaraz, czy nie, to... Nie możesz lecieć w kosmos, nie? Jesteś za duża, przecież to jest na mnie idealne. Ej, właśnie, to jest idealne na mnie, wymierzone. Wymierzony kombinezon. Ej, no, kombinezon. Tak w sumie, może ten hełm trochę taki za duży, ale to jest mniejszy. Dobra, co tutaj dalej? O, witamy Piggy, dzisiaj jest dzień, w którym wy... Zaraz, czy to jest w ogóle legalne? Ona przecież jest Baby Piggy, tak? No to... Dobra, nie wiem, chodźmy dalej, to jest NASA, czyli to jest profesjonalne loty w kosmos. Profesjonal. Jeszcze przed wejściem do szatni będę musiał sprawdzić, czy nie jesteś chora na Baby Piggy wirus. O nie. Ja na pewno na żadnego wirusa nie jestem chora. Okej. Okay. Tak. Ja myślę, że na coś innego jest chora, ale to tam nic. Nie będę mówił. A w sumie idź już do szatni, na pewno nie jesteś chora. Super sprawdzenie. NASA, profesjonalna... Tak, profesjonal. Tak. Najbardziej mi się podoba odpowiedź, aha. Co się dzieje z moją ręką? Czekaj, to ona ma Piggy wirusa, czy co teraz? Co to jest? A, ma Baby Piggy wirusa. Baby Piggy, no sorry, bo nie mogę nikomu pokazać, że choruję na Baby Piggy wirusa. Nie dziś. O to nie. Widać, że masz 12 lat. No właśnie, co to jest w ogóle? Zakłada skafander, jestem gotowa. Przepraszam. Nie, dobra, o. Co? Wiesz, bo mówię, że skafander się nie zmieści, nie? Ale to... No ale to ten, to jest, powiększa się na niej. Dobra, co to jest? Piggy, witam wszystkich, witam. Wow. Ej, Piggy, ta rakieta jest tylko 3 razy większa od ciebie. Piggy, tu nikogo nie ma, z kim ty się witasz? A, z nami może. My tu jesteśmy. Siema, o nie, źle wpisałem koment. Dobra, chodźmy dalej, nie uda się pomachać. Błąd. Ja pomachałem. Nie czuję się... Co jest? Czemu ona zdjęła kombinę? Ona jest nagle taka chuda, nie? I jej kolana weszły w brzuch. Co się stało? Dobra, to ten mniejszy kombinezon teraz trzeba wziąć. O, co to? O! Co? Co tu się stało właśnie? Tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ale... Się dowiedzieć. Dowiemy się w następnej części, na 100%. Dobra, co tutaj jest? Patrzcie dzieci, zabawki na przecenie, bierzemy. O! Ty, fajne zabawki. Fajne, takie spisto... nie? Ale zaraz, czy to jest rodzina tej Bunny? Co? Jest tu Bunny, nie? Mała. Ale ja to jest w sumie takie... Wow, co jest? Nie widziałem nigdy rodziny Bunny. Ej, ale to jest bardziej Baby Piggy jeszcze, nie? Czyli no to jest bardziej niż tamta, ale tamta chyba była wirusa miała takiego i ona się zmieniła w Baby Piggy, wiesz, co jest? Co to jest? Aha, ona go podnosi po zabawki. Przepraszam, bo te wszystkie zabawki są takie same, nie wiem, czy wiecie. Ale dobra, o. Dobra, chcieli z wyższej półki. Nie można brać produktów bez koszyka. Tam masz napisane, kobieto. Nie, ja ci pokażę, kobiet. Co jest? Czy to jest jakaś kłótnia? Ja myślę, że tu będzie fight, MMA, zaraz będzie zwierzaków. No chyba tak, zaraz będzie gruba klep. Co jest? Ale ją... Co? Ale lepę mu sprzedała. Hej, zostaw moją żonę. Ej, ale ja tylko żartowałem z tym MMA, ja naprawdę, serio. Oni dalej się podsadzają, nie widzą, tak, co ich mama robi. I co, jeszcze może zadzwonić na policję? Czemu nie? Sprzedaj lepę, do No zobaczmy. Co jest? Co się stało? Łapie i wyrzuca. Bo teraz już pokazuje dzieciom, no nie samoobronę. A na króliczkach słodkich, które nic nie zrobiły. Dobra, i to wszystko widzi Bunny. Dobra, zobaczmy, co jest dalej. I wszystkie zabawki poszły. Ta ma rzut dopiero, nie? I wszystkie już schowali do kieszeni, bo tu tylko 4 się wysypały. Dobra, wyrzucili wszystko, ta Bunny dalej na to patrzy, wszystko, no.
Niezła kłótnia w sklepie. Okej, okay, i tu leży tata. Wzięliście to uciekamy. A, no wzięli. Jeszcze tak, ukradli tak. Sklep, super. Ci poszli w ścianę. Okej, okay, więc szybko, bo zaraz Piggy się zrespi. Tu są nowe w ogóle rzeczy na tym. Piggy jest mega mała, to jest ciekawe, ponieważ nie grałem nigdy czegoś takiego jak Piggy mała. W sensie jakby była mała, to by się poskładała. Dobra, tu mamy dalej łóżko, czy tu coś zmienili na... Co to jest? Czy to jest jakiś Pokémon? Dobra, co trzeba potrzebne jest? Halo, czy ktoś jest ze mną na tej grze? Dobra, mamy kluczyk, one są już normalne. Okej, okay, to... O nie, ktoś został zabity przez Piggy. W ogóle to jest jakiś widz chyba. Piggy w ogóle, bo ja się boję, że ona będzie gdzieś taka... Ja nie wiem, jakiej wielkości jest ta Piggy. Co jest? O nie! Nie, ja jej w ogóle nie zauważyłam, taka mała. Mała jest, Jezzy, uciekaj, szybko. Jaka mała w ogóle. Jezzy, nie, uciekaj. Szybko, Cheetos. Na górę. Nie, no tego się nie da, jak chciałbym być Piggy. Dobra, zaraz się zamienimy pewnie. A, jeżeli ja zginę, ale oczywiście nie zginę. No, na nas goni. Oręczki, to nie tutaj. Dobra. Jezzy, idź. Nie, Jezzy, zginiemy razem. A nie. Dobra, ciągnę ją. Dobra, poszła se gdzieś w sumie. To wywalone. Okej. Widziałem ją tam za drzwiami jest. Dobra, to chill. Mam pomarańczowy klucz, więc gdzie to trzeba? Gdzie pomarańczowy klucz mam dać? W końcu, dobra, idę do końca, tylko żeby tam Piggy nie była. Okej, sprawdzamy. I... nie ma. Dobra. Czemu to jest w ogóle iPhone? Co to jest za gra? Dobra, hop i hop. Okej, zniszczone. Czy coś jeszcze macie oprócz tego, czy nie? Jezi, co ty masz? O, masz ten. Czy to się masz tego? Masz kuszę, dobra. To kusza to spoko. Tylko gdzie jest Piggy w ogóle? Ona gdzieś zniknęła? Nie, ona jest mała, może gdzieś kampi na nas. To by było mądre, jakby kampiła za tymi drzwiami, bo nie wiem, jakoś się spakowała. Bum! Nie ma jej. Okej, niebieski kluczyk. Niebieskim kluczem to gdzieś tutaj muszę przejść. Tylko żeby tutaj Piggy nigdzie nie... Jezu, jak się wystraszyłem, że ty jesteś Piggy, gościu. Ej, dobra, tu w ogóle jakiś typ stoi, jakiś dziadek. Co to jest? Jak my mamy to tworzyć niby? Dobra, tutaj niebieski kluczyk na dworze. Uwaga. I jest, mamy ten, mamy wręcz. Gdzie to mamy dać? Czy ty gdzieś widziałaś Piggy? Ona może w tych krzakach gdzieś siedzi. No nie wiem, to jest straszne, ona może wyjść z każdej chwili. Idzie tu, jaka mała, ja szybko, chodź. Szybko, chodź. Nie, a, Cheetos. Nie. Jakie to jest małe, to jest tak straszne. Jakby jakiś horror to był. Dobra, idę tutaj. Cheetos w ogóle umarł, nie, Cheetos. Dobra, mam wręcza, idę otworzyć tutaj. No. Ona... Nie, tu była, przeszła. W ogóle ona jest jakaś, nie wiem, ślepa czy co? Okej, chodźmy tędy. Jest, otworzyło się, dobra. Został tylko, biały klucz, czyli potrzebny jest nam fioletowy. I to wystarczy. Ktoś ma, ty masz? Nie, ja mam zielony. No nie. Kurczę, bo to zaraz nam wyjdzie ta Piggy i będzie po nas. Jest tam Piggy, ta mała, jadzie, jak ona w ogóle przechodzi. Ona ledwo co, tutaj cokolwiek widzi pewnie, ona jest taka malutka. Nie, co jest? Co się stało? Okej, powiedzcie mi, gdzie jesteście, dobra? W sensie, nie wiem, Simon, ty żyjesz w ogóle? No żyję właśnie, ale po co ci moja wiadomość? Ja sprawdzam sobie, znaczy nie na dworze, nie jestem na dworze teraz aktualnie. Ej, może ktoś chce wyjść na dwór? Może chciałby wyjść na dwór? No dobra, pójdę sprawdzić. Dobrze. Jest tu, nie iść tu, nie mamo. Jestem tu, nie jestem! Jestem tylko łóżkiem! O, Wiedźmin wysłał mi zaproszenie. Nie jestem, mówię. Chodź tu. O nie, dobra, zostawię cię, spokojnie. Tu się naprawdę dobrze można ukryć. Nie wszyscy tutaj nas słyszą na szczęście, ale... Simon, no nie, czemu ty jesteś jakiś szybki, to nie ma sensu. Dobra, ja sobie idę stąd, nie będę tu stać w ogóle, czekać na ciebie. No, poszedłem sobie ktoś już w spokoju. A, dobra, to mogę iść? Chodź tu, no nie, jakim cudem ci nie uderzyłem, to nie ma sensu. Dobra, idę się ukryć w inną kryjówkę. Dobra, wyciszyłem się ogólnie, żeby oni mnie nie słyszeli i teraz będę mieć takie kryjówki, żeby, patrzcie, widzicie, on zaraz tu przebiegnie. Jest tu. Nie. Dobra, trzeba znaleźć jakąś kryjówkę, żeby się ukryć i żeby nas nie widzieli. Może tu? Tu jest świetne, to będzie tak dobre. Jesteśmy małą Piggy i tu jak się ukryje? No nie, on zawsze, jest, udało się, dobra. Dobra, to jest bardzo dobra kryjówka według mnie. Może się w jego ciele schować? Nie można, dobra, nieważne. Ej, dobre, to jest dobra kryjówka według mnie. Dobra, uwaga, czy tu jest możliwość, żeby ktoś tu przyszedł? Chyba się nie uda. Pójdę może tutaj za auto. Albo nie za auto. Gdzie ja mogę pójść? Na łóżko? Dobra, stoję. Nie wiem, gdzie stać w ogóle. To oni... Jest, biegła tu jedna. Dobra, jest dobrze. Oni zaraz będą musieli wyjść i tak. Więc będzie fajna zdobycz. Nie, czy on mnie nie widział? W ogóle to jest jakiś widz, który nie wie, że jestem mały chyba. Dobra, uwaga. Wyjąłem młotek i...
Boją się? Czy oni mnie widzą? Nie widzą mnie. Jest! I kolejny! Jest! I kolejny! On ucieka, dopiero też się skapnął, że jestem małą Piggy. Chodź tu! Jest! I kolejny! Jej! Ale to jest easy. Dobra, zostało ilu jeszcze? Z trzech? Maksymalnie z trzech. Dobra, super, super, bardzo proste. Czy ja mogę do studni wejść? Chyba będę mógł wejść do... Jestem... Ale to będzie creepy, jak ktoś tu wyjdzie i zobaczy taką Piggy w studni. Okej, tam jest, idzie... Tam idzie gdzieś mój wiedźmin. Tak, nie, tu idzie jakiś w ogóle widz. Dobra, uwaga. Przykro mi, widzu, ale nie wiesz, co się za chwilę stanie. Ty nie wiesz, kim ja jestem. Nie wiesz nic. Niestety. Dobra. I nie wiedział w sumie, dlaczego umarł, bo nie widział mnie chyba, nie wiem, nie jestem pewien. Taka mała Piggy. A nie, bo i tak nas widzą. Jest! Udało się, wygrałem! Okej, a więc teraz zrobiłem coś takiego, że jesteśmy mega szybcy i mali, a Piggy jest mega duża i to jest bez sensu, bo ona nie może nas znaleźć i chyba nas nigdy nie znajdzie, więc ja się pobawię z nią trochę. Chodź tu, Piggy, elo! Nie. Jaki jestem szybki. A! Chyba... O, okej, wracam do gry. Jest i tam masz wszystko, dobra, wzięliście już, ja biorę sobie kluczyk. Okej, trzeba to jak najszybciej przechodzimy, to jest speedrun przechodzenia w Piggy. To jest jak to jest ciężkie w ogóle, tak iść i nie, oja. Czy ja jednym skokiem doskoczę do drzwi, uwaga. A, no prawie. Dobra, spróbuję tu. Trzeba zielony klucz, ja cię kręcę, kiedy jest w ogóle ciężkie. Niby takie proste, ale tak szybko jadę, że zbyt ciężko. Dobra, gdzie jest zielony klucz? Ale już jest zużyty zielony klucz, ja już tam to zrobiłam. To co teraz? Zaraz, czy ja to przeskoczę bez tego, bez deski? Chyba da radę. Tak, przeskoczyłem. I zaraz, a czy ktoś ma złoty klucz? Jest i widzę, że ty wpadłeś w trapa jej, ja nie wierzę. Najgorzej, dobra. Takie małe szczurki biegają. Nie! Co się stało?